Uniewinniony nauczyciel. Trej. Nauczyciel akademicki wracał po festynie w swojej wiosce położonej przy granicy z Włochami, gdy został zatrzymany przez policję. Wiózł czworo Erytrejczyków, którzy przedostali się do Francji. Zarzucono mu przemyt imigrantów. Prokurator domagał się 5 roku więzienia. Sąd uniewinnił nauczyciela, twierdząc, że czynił to w obronie ludzkiej godności. Pochodzący z tej samej wsi rolnik także jest oskarżany o pomoc imigrantom. Odmówiono otwarcia nieczynnych pomieszczeń, żeby tam się mogli schronić i by można było im udzielić pomoc lekarskiej. Ludzie stąd to robią, opiekują się. Czas, aby władze się tym zajęły, ale one nie chcą. Inny zaś mówi, krok po kroku wszyscy zaczęli rozumieć, co się dzieje. Niektórzy ociągali się z udzieleniem pomocy uchodźcom, ale wkrótce i oni przyłączyli się, bo zrozumieli, że nie można pozostać obojętnym wobec tego zjawiska i zamykać oczy. Ta pomoc rośnie w miarę jak staje się jasne, z jakimi ogromnymi problemami borykają się uchodźcy. We wsi zawiązał się Komitet Pomocy Uchodźcom. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rekordowy spadek bezrobocia w Hiszpanii. Jak informuje Ministerstwo Pracy, w 2016 roku liczba osób bez zatrudnienia zmniejszyła się o ponad 390 tysięcy i teraz wynosi 3 700 tysięcy. Tylko w grudniu z list urzędów pracy wykreślono ponad 86 tysięcy osób. W 2016 roku bezrobotni najczęściej znajdowali zatrudnienie w usługach i budownictwie. Firmy budowlane w minionym roku zainwestowały ponad 1 000 000 000 euro, prawie tyle, ile przed kryzysem. Rzadziej na pracę można było liczyć w przemyśle i rolnictwie. Najwięcej nowych miejsc pracy utworzono w Andaluzji, Katalonii i Madrycie. O ponad 13% spadło bezrobocie wśród młodzieży, którego poziom jeszcze rok temu osiągał 50%. Związki zawodowe twierdzą, że ożywienie rynku pracy odbywa się kosztem coraz to niższych pensji i ograniczenia praw pracowniczych. Przypominają, że stałe umowy o pracę stanowią niespełna 9% wszystkich zawartych w 2016 roku. Ostrzegają też, że rośnie różnica w wysokości poborów między kobietami i mężczyznami. Panie zarabiają średnio o 1/4 mniej niż ich koledzy zajmujący takie same stanowiska. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Islandia wraca do dyskusji na temat referendum w sprawie ewentualnego członkostwa w Unii Europejskiej. Ta sprawa powróciła podczas negocjacji dotyczących utworzenia rządu. Mają go tworzyć dwie partie przychylne Unii, jedna eurosceptyczna. Islandia, która przez wiele lat była przeciwna integracji z Unią Europejską, złożyła wniosek dotyczący wejścia do wspólnoty w 2009 roku. Powodem był kryzys finansowy, w wyniku którego kraj stanął na skraju bankructwa. W 2010 roku rozpoczęły się negocjacje, ale 5 lat później wycofał się z nich nowy rząd. Wtedy też pojawiła się pierwsza zapowiedź rozpisania referendum w sprawie członkostwa w Unii. Gdy rozpoczynały się negocjacje, mówiło się, że potrwają krótko, bo Islandia wdrożyła już większość europejskiego prawa, choć jest kilka kwestii spornych, na przykład w rybołówstwie. Islandia do tej pory była niechętna dopuszczaniu unijnych rybaków do swych łowisk. Nie podobały jej się też kwoty połowowe narzucane przez Brukselę. Beata Płomecka, Polskie Radio. Grupa uzbrojonych napastników powiązanych z radykalnymi organizacjami islamskimi zaatakowała więzienie na południu Filipin. Podczas szturmu zabito strażnika. Z więzienia zbiegło ponad 150 osadzonych. Z informacji lokalnych mediów wynika, że w trakcie ataku na więzienie na wyspie Mindanao wywiązała się trwająca 2 godziny wymiana ognia. W więzieniu znajdowało się ponad 1500 więźniów. 158 udało się uciec w trakcie walk. Do tej pory schwytano 4 zbiegów. Trwa pościg zarówno za więźniami, jak i napastnikami. Według naczelnika więzienia napastnicy należą do grupy, która oddzieliła się od Islamskiego Frontu Wyzwolenia Moro. To islamski ruch działający w południowej części Filipin. Wyspa Mindanao jest zamieszkiwana w dużej części przez muzułmanów, którzy na katolickich Filipinach stanowią mniejszość. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Taipei. Dużym zainteresowaniem cieszy się w Niemczech krytyczne wydanie książki Mein Kampf Adolfa Hitlera. Właśnie zapowiedziano 6 już dodruk tej długo niepublikowanej pozycji. Opatrzone krytycznym komentarzem historyków, wydanie Mein Kampf sprzedało się już w 85 tysiącach egzemplarzy. Zainteresowanie książką nie maleje. Jej wydawca, Instytut Historii Najnowszej w Monachium, zapowiedział właśnie kolejny dodruk. Mein Kampf przez dziesięciolecia nie można było wydawać w Niemczech. Pod koniec 2015 roku wydawał
zgasły jednak prawa autorskie do książki, co otworzyło drogę do publikacji. Aby zapobiec wykorzystywaniu książki przez środowiska neonazistowskie, renomowany Instytut Historii Najnowszej przygotował wydanie z odpowiednim komentarzem, zwracającym uwagę choćby na niedorzeczności i fatalne konsekwencje przemyśleń Hitlera. Mein Kampf to ideologiczny manifest nazistów, w którym Adolf Hitler wyłożył swoje pseudoteorie na temat rasy czy polityki. Wojciech Szymański, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Można powiedzieć, że to Matrix i science fiction, ale można sprawę traktować poważnie. I oba podejścia do sprawy rosyjskich cyberataków mamy obecnie w USA. Szefowie służb przestrzegają, że Rosja jest bardzo poważnym zagrożeniem dla amerykańskiego rządu, armii, dyplomacji, krytycznej infrastruktury oraz handlu, bo dysponuje bardzo zaawansowaną technologią informatyczną i bardzo sprawną kadrą, która zdolna jest do wszystkiego. Ale sygnały te bagatelizuje Donald Trump, który już 20 stycznia obejmie stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. W najnowszych wpisach na Twitterze Donald Trump użył określenia tzw. atak rosyjskich hakerów i stwierdził, że włamania do sieci komputerowej demokratów mógł dokonać jakiś 14-latek. Amerykański prezydent elekt cytował zapewnienia twórcy Wikileaks Juliana Assange'a, że publikowane przez ten portal w trakcie kampanii wyborczej e-maile nie pochodziły od Rosjan. Republikański senator Lindsey Graham skrytykował Donalda Trumpa za te wypowiedzi. Nie mam wątpliwości, że Rosjanie włamali się do komputerów demokratów. Jeśli to był 14-latek, to pracował dla KGB, oświadczył Graham w wywiadzie dla telewizji CNN. Senator wyraził zdumienie, że Donald Trump wierzy twórcy portalu, który działa na szkodę Stanów Zjednoczonych, a odrzuca ustalenia amerykańskich służb wywiadowczych. Nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, by widzieć, co robi Rosja. Oni próbują złamać kręgosłup demokracji na całym świecie, oświadczył Lindsey Graham, zapowiadając, że senatorowie obu partii zaproponują w przyszłym tygodniu dodatkowe sankcje wobec Moskwy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Moimi gośćmi są dzisiaj Marcin Zaborowski, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Iwan Jarosław Guzy, Ośrodek Analiz Strategicznych. Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie. Jeśli brać poważnie oskarżenie, że Rosjanie ingerowali w proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych, no to mamy poważne kłopoty. Jest bardzo jednoznaczny raport CIA na ten temat. Mhm. Jest jasne stwierdzenie, że do tego, że to ingerowanie doszło. Prezydent Barack Obama to potwierdził i w tej decyzji o wydaleniu 35 dyplomatów i zamknięciu dwóch rezydencji to nie ulega wątpliwości, że to się dzieje. Co jest szokujące niemniej jest reakcja na prezydenta elekta, czyli na Donalda Trumpa, który mówi, że mamy ważniejsze sprawy na głowie. No tak, ale to jest dosyć szczególna sytuacja i dosyć nowa, bo to, że Rosjanie szpiegują i nie tylko oni, na Amerykanie też szpiegują. Wszyscy szpiegują wszystkim, można przyjąć takie robocze założenie i nie ma w tym nic dziwnego. Szpiegowanie polega na tym, że się zdobywa informacje, ewentualnie się ich używa przy podejmowaniu decyzji, posunięć i tak dalej. Natomiast co innego jest próba ingerencji rzeczywiście w proces wyborczy, przy czym należy też zwrócić uwagę dwa elementy procesu wyborczego. Amerykanie bardzo się obawiali po tych pierwszych ingerencjach, że mogą być próby zakłócenia samej mechaniki głosowania, oddawania głosów, czyli ataków hakerskich na przykład na maszyny wyborcze, systemy liczenia głosów i tak dalej. To nie nastąpiło. Cały czas mówi się od dawna o wojnie informacyjnej, którą Rosja prowadzi ze swoimi przeciwnikami, w tym przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. My też mamy te wojny u siebie przecież. Mają te wojny na pewno Ukraińcy obok tej gorącej wojny. I tutaj stwierdzono, że jest to naruszenie fundamentalnych dla funkcjonowania demokracji amerykańskiej spraw, czyli normalnego procesu kształtowania się opinii osób, które oddają następnie głos. Mówi się o tym, że to sprzyjało Trumpowi. A nie dziwię się w związku z tym, że prezydent elekt w tej chwili dosyć negliżuje tę sprawę i stara się od niej uciec. Proszę panów, zostawmy Amerykę, przejdźmy do Europy, bo jeśli mechanizm, o którym rozmawiamy, czyli ingerencji Rosjan w mechanizmy wyborcze w Stanach Zjednoczonych jest prawdziwy, to mamy bardzo poważne wybory na naszym kontynencie. Mamy wybory niemieckie, mamy wybory francuskie, mamy wybory w Holandii, mamy wybory w Norwegii, mamy wybory w Czechach. To znaczy, że co? To znaczy, że taka groźba istnieje w stosunku do wszystkich tych krajów i o tym wprost te kraje mówią. Niemcy przygotowują się do tego. Czesi ostatnio zdecydowali o powołaniu specjalnej jednostki, która miałaby przeciwdziałać tego typu zakłóceniom procesu wyborczego. A idąc wstecz, przypomnijmy, że takie ataki wstępne na niemiecką infrastrukturę polityczną, Bundestag,
miały już miejsce w tym roku. Były takie ataki w Wielkiej Brytanii i były ataki na media francuskie, o czym też warto pamiętać. Czyli jakby Rosjanie, bo powiem sobie szczerze, to są Rosjanie. Rosjanie testują te swoje możliwości. Rzeczywiście jest to po raz pierwszy, i to się różni od propagandy, to znaczy rzeczywiście to jest próba realnej ingerencji. Propaganda to jest coś, co może się pojawiać, to jest identyfikowalne, to jest zjawisko, które istnieje od lat, a właściwie od setek lat tak naprawdę, tylko w różnej formie. Mówi się też o potajemnych albo mniej potajemnych drogach finansowania partii politycznych. To ma ewidentnie miejsce we Francji. To w ogóle nie jest potajemnicą. To nie jest żadną tajemnicą. Że partia Marine Le Pen jest partią sponsorowaną przez Kreml i przez Władimira Putina. Tak samo są dowody na to, że Alternatywa dla Niemiec... No to już się tak otwarcie nie mówi, ale tak, to prawda. Również otrzymała pieniądze stamtąd, chociaż faktycznie nie jest to zadeklarowane. W przypadku Marine Le Pen ona mówi, że on nigdy nie chciał dać kredytu, no to musiała wziąć od Putina. I też są dowody na to, że Rosjanie sponsorowali w jakiejś części kampanię wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czyli Brexit. Wszystkim powiedzmy sobie szczerze, to są tak naprawdę małe pieniądze, bo ta pożyczka, którą dostała Marine Le Pen, to jest 30 milionów dolarów, czy tam euro. Za to można kupić, nie wiem, dwa samoloty myśliwskie. Więc to naprawdę się opłaca. Jakby zainwestuje się, kupi się partię za nieduże pieniądze i można właściwie w dużej mierze zmanipulować proces wyborczy w jakimś kraju. Amerykanie inwestują dużo więcej w sam ten aparat, bo ja się tutaj obecnie RTN, no to jest budżet rzędu pół miliarda dolarów. To jest o wiele więcej niż wydają kraje demokratyczne na cokolwiek, co by przypominało mechanizm przeciwdziałania. I dodatkowo jeszcze... Nie ma też koncepcji na taki mechanizm przeciwdziałania, mam wrażenie. Ciągle jeszcze tak, oczywiście jest to bardzo trudne w mechanizmie demokracji, no bo jednak jedną z podstawowych swobód w krajach demokratycznych jest swoboda dotycząca wolności słowa i tutaj naprawdę bardzo trudno jest wprowadzić regulacje, które by nie ograniczały wolności słowa i jednocześnie obywateli. No pani Marine Le Pen i jej zwolennicy to mają prawo głosić swoje poglądy, AfD również, Szwedzcy demokraci, u nas narodowcy i tak dalej. Jest pytanie, gdzie jest ta granica? No, ale tutaj dochodzimy do sytuacji, w której mówimy o bezpieczeństwie państwa. Nie przypadkiem w przypadku Stanów Zjednoczonych mówiło się o tym, że tę infrastrukturę informacyjną pozwalającą na debatę publiczną trzeba by wciągnąć do infrastruktury krytycznej, tak jak system energetyczny, bo rzeczywiście jest system wyborczy w ogóle, bo to jest wpływanie na decyzje w krajach demokratycznych przez obce mocarstwo, na dodatek z reguły wrogie. To ma określone intencje. O tak, i mieliśmy takie przypadki już konkretne. Referendum w Holandii dotyczące układu stowarzyszeniowego Unii Europejskiej z Ukrainą. Został ewidentnie przez Rosjan po prostu... Proszę panów, nasuwa się jedna refleksja, no po prostu mamy trzecią wojnę światową, tylko prowadzoną nie ogniem, a... To nie jest gorąca wojna w sensie militarnym, ale gorąca w sensie rzeczywiście aktywności. To nie jest stan równowagi, to jest o wiele gorzej. To jest agresja informacyjna ze strony Rosji, mająca istotny wpływ na to, co się dzieje na Zachodzie. Marcin Zaborowski, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Jarosław Guzy, Ośrodek Analiz Strategicznych, byli moimi gośćmi. No to mam jeszcze jedną informację na zakończenie. Sztuczna inteligencja zastąpi kilkudziesięciu pracowników w jednej z japońskich firm. Chodzi o firmę ubezpieczeniową Fukoku. Wprowadza ona system stworzony na bazie programu Watson koncernu IBM. Komputery mają analizować i interpretować dane tekstowe, a także zdjęcia, filmy, wideo i nagrania dźwiękowe. Dzięki temu system będzie obliczał wysokość odszkodowań. Zastąpi tym samym grupę 34 pracowników, którzy stracą pracę. W pierwszym roku firma, która pokonuje barierę między science i fiction, zamierza zaoszczędzić w ten sposób 1 200 000 dolarów i to po odliczeniu kosztów instalacji systemu. Utrzymanie tej ubezpieczeniowej sztucznej inteligencji ma kosztować rocznie prawie 130 000 dolarów. Rafał Modrzyk, Polskie Radio. Jednak myślę, że nie warto oszczędzać na inteligencji. Ta naturalna, jak do tej pory, ludzkości pozwalała wychodzić Radia z opresji. Radia Koncita. O ile inteligentny, zdrowy rozsądek zwycięża. Czy można ufać zdrowego rozsądku, sztucznej inteligencji? Czy można ufać komputerom? To my wiemy, że nie, ale... Reklama. Wojtek i Ireneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład PlayStation 4 Slim z kontrolerem i grami Mafia 3 i FIFA 17 za 1499 zł, czyli o 229 zł taniej. Co tu technologia tak ma?
Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Dzisiaj Kubuś dużo o Żydach było, ja już nie wiem, co to za radio, ale dla wszelkiego proszę się więcej modlić. Tam Kubuś, nie Kubuś, moherowy Kubuś nie musi nas interesować. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchu. Moherowy Kubuś nie musi nas interesować. Kościoła świętego. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przypuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego rentownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę. Tak? Także tam reklamy u tych Żydów rzeczywiście się nie kończą, a u nas już modły.